Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu opublikowała dane statystyczne za 2023 rok. W całym powiecie strażacy interweniowali ponad 1500 razy, z czego działań przy pożarach było 239, przy miejscowych zagrożeniach 1031, natomiast fałszywych alarmów 259. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie miasta Kołobrzeg, w tym 90 pożarów, 746 zagrożeń miejscowych i 468 fałszywych alarmów. Według straży najczęstsze przypuszczalne przyczyny pożarów w ubiegłym roku to nieostrożność osób dorosłych z otwartym ogniem. Z tej przyczyny odnotowano 92 pożary. Następnie nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Tu odnotowano 33 pożary. A do najczęstszych przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń strażacy zaliczyli huragany i silne wiatry. Aż 346 zdarzeń. W wielu działaniach kołobrzeskich strażaków udział brały jednostki ochotniczych straży pożarnych.